Dzień dobry trenerze, rzeczywiście po długiej przerwie. No tak na początek, no rzeczywiście jakby tak, jak pan by tak realnie ocenił no stan zespołu, stan kadry, jaki jest na początek tej rundy wiosennej, no bo wiadomo, że dość drastycznie różni się od tego, co było w rundzie jesiennej, i jakby pan to tak na dziś realnie ocenił? Chodzi o stan osobowy, liczbowy, czy jakość? No i osobowy, i liczbowy, i jakościowy też przede wszystkim. Ja myślę, że są warunki dobre do tego, żeby drużynę wzmocnić i zakontraktować kilku zawodników. Na to no, jesteśmy przygotowani i liczę, że kilka transferów zrobimy w tym najbliższym czasie. Takie są ustalenia tutaj w dziale sportowym i wczoraj mieliśmy spotkanie, gdzie potwierdziliśmy kilka transferów. Natomiast do realizacji, no wiadomo, że różnie to może się wydarzyć i sami dobrze wiemy, że w piłce, dopóki nie ma tego ostatniego podpisu, to różnie się może wydarzyć. Także na pewno ruchy jakieś będą. Myślę, że jest miejsce dla nowych zawodników i na to czekamy też. A trenerze, a tak jak ta drużyna wygląda teraz, to trener spodziewał się, że ona będzie w takim stanie i osobowym, liczebnym, i jakościowym, jak się zaczynał okres przygotowawczy? Trener był na to przygotowany, czy też trenera coś zdziwiło, jeśli chodzi o odejście? No na pewno nie na wszystko byliśmy przygotowani. Część decyzji zapadła już przed końcem sezonu. Może nie było konkretów, ale teraz już wiecie, które te decyzje były i one zapadły dużo wcześniej. Także o nich wiedziałem. Natomiast sytuacja taka jak, nie wiem, Udovičić i taka jego nagła choroba, no takich rzeczy się nie przewidzi. Czy wyjazd, sprzedaż Lukasa, gdzie myślę, że to było naturalną rzeczą, że w końcu wcześniej czy później odejdzie i do tego dążyliśmy, bo myślę, że to dobre dla niego, dla klubu. Dla nas też myślę, świadczy to dobrze o naszej pracy, że zawodnik się rozwija, zaczyna grać w reprezentacji swojej, w pierwszej reprezentacji i idzie do dobrego klubu europejskiego, myślę za dobre pieniądze. Na tym to polega. Na pewno chcielibyśmy takiego przynajmniej jednego zawodnika w ciągu jednego sezonu gdzieś tam kontraktować, bo tak to się wszystko, ta koniunktura gdzieś tam się tak napędza i też są takie zadania przed nami, przed sztabem szkoleniowym, żeby tak się działo. Także trochę żal, bo na pewno najtrudniej będzie zastąpić Lukasa w tym wszystkim, no ale trzeba było się z tym liczyć. Stało się to w ostatnim dniu okienka i cóż, no tak się wydarzyło. Również odejście Łukasika nie było planowane, ale no tak postanowiliśmy. No tutaj zawodnik mocno na to nalegał i myślę, że tutaj każdy przypadek jest trochę inny. Także zdarzają się kontuzje, choroby i takie nagłe zwroty akcji. Na to trzeba być przyzwyczajonym, może nie przyzwyczajonym, może złe określenie, ale na to trzeba być przygotowanym gdzieś tam i próbować się w tym odnaleźć. A w tych wzmocnieniach, które mają nastąpić, czy są wytypowani zawodnicy na konkretne pozycje i trener może nam zdradzić, jakie to pozycje, czy po prostu szukacie piłkarzy z jakością i jeśli oni będą, to trener ich dopasuje do zespołu? Nie no, aż tak źle z nami nie jest. Wszystko jest zaplanowane i szukamy niektórych zawodników, obserwujemy od dłuższego czasu. Niektóre nasze transfery no, po prostu nie doszły do skutku. Przegraliśmy rywalizację z innymi klubami, zawodnicy no, odeszli do innych klubów, nie chcę już tutaj wchodzić w szczegóły. Niektóre transfery no, podpisaliśmy, tak jak wiecie, Zwoliński, Kopacz i dopiero od następnego sezonu. Być może coś w tej kwestii się zmieni. Staramy się, ale też no, poruszamy się w określonych realiach finansowych i tutaj jeśli będzie to możliwe, to myślę bardziej o Łukaszu Zwolińskim, że być może dołączy do nas niebawem, ale no nie jest ta sprawa przesądzona. Natomiast tak, mamy sprecyzowane plany i co do niektórych
pozycji, co do niektórych zawodników i pozycji, no to już dawno chcieliśmy tam szukać takich backupów, wzmocnień na pozycję numer jeden, ale również na pozycję jako zmiennika. Także jeszcze chcemy wzmocnić rywalizację na pozycji stopera, od teraz na pozycji bocznego obrońcy, na pozycji skrzydłowych, obydwóch, na co najmniej dwóch skrzydłowych potrzebujemy. A jak również napastnika chcemy dodatkowo, oprócz Łukasza Zwolińskiego, chcemy już tu i teraz ściągnąć napastnika. Także tak z grubsza, można powiedzieć, takie zapotrzebowania są i w to celowaliśmy. Natomiast mówię, no już o konkretach, myślę, że w najbliższych czasie powinno się coś wydarzyć, ale no ja na tym naprawdę tym nie żyję, tylko jesteśmy w kontakcie, ale ja muszę tutaj przygotować zawodników tych, których mamy. Trzeba też jeszcze uściślimy jedną rzecz dla Rafała Wolskiego i Sławomira Peszki, bez względu na to, czy oni znajdą sobie w tym okienku transferowym nowe kluby, czy nie, już miejsca w pierwszej drużynie nie ma. No tak, te decyzje zostały podjęte wcześniej i tutaj musimy być konsekwentni i ta przebudowa Lechii będzie bez nich. To jeszcze chciałem zapytać o sytuację przed meczem ze Śląskiem, bo usłyszeliśmy też, że poza tymi zawodnikami, o których wiemy, że na pewno nie zagrają, czyli Kubicki czy Udowicic, to są jeszcze choroby w zespole, tak? Czy Zlatan Alemerowicz, czy Patryk Lipski, jak wygląda ta sytuacja? No tak, rzeczywiście. No nie wygląda to za ciekawie, jeśli chodzi o to. Wiemy, jakie wirusy grasują i rzeczywiście tutaj Zlatan i Patryk są wykluczeni z tego meczu. I pod znakiem zapytania dużym stoi Karol Fila, ale to wszystko gdzieś tam się okaże. Także no jedziemy na pewno z zawodnikami, którzy są i tutaj nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba wyjść i grać, bo gra się na boisku się gra po 11. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie wyzwanie, ale spokojnie, no, szykujemy się do tego meczu na pełnych obrotach. Panie trenerze, jeszcze jesienią wspominał Pan o tej potrzebie przewietrzenia szatni, oczyszczenia głów. Czy no patrząc na chociażby filmiki w telewizji klubowej, no widać, że chyba to się udało i czy kiedyś w poprzednich klubach i poprzednich przygotowaniach stosował Pan podobne metody, czy to też dla Pana była nowość i czy jest Pan z tego zadowolony, że tak przebiegały te zajęcia? No generalnie z tego okresu przygotowawczego jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy bardzo dobre warunki, pogoda. Myślę, że ta Turcja sprawdziła się kolejny raz, dobrzy sparing partnerzy i tutaj tak się nawet zastanawiałem, czy wszystko uda się zrealizować z tych założeń taktycznych, głównie i motorycznych, ale wszystko się spięło, udało się i myślę, że dobrze wyglądaliśmy, z tym, że no też trzeba przyznać, że wyglądaliśmy dobrze jeszcze w meczu sparingowym z Dynamem, jeszcze z dwoma zawodnikami więcej i jeszcze nie wiedzieliśmy, że Żarko będzie miał aż takie problemy. No ale cóż, no, to jest szansa dla kolejnych zawodników. Myślę, że to jest czas, zanim przyjdą następni, to teraz będą mieli szansę pokazać się ci, którzy właśnie czekają na tę szansę. Także no, tak jak powiedziałem, na pewno to jest trudny moment, ale to jest, na tym to polega, żeby wykorzystywać i takie sytuacje kreują nowych bohaterów i zobaczymy, jak to się wszystko uda pospinać. Co do okresu przygotowawczego, to zawodnicy tworzą atmosferę, bo można sobie zadać pytanie, co to jest ta dobra atmosfera, czy to jest takie klepanie się po plecach, to zawodnicy. I myślę, że Lukas tutaj miał taką, no jednak wiódł prym w rozkręcaniu takiej atmosfery w szatni, ale myślę, że jest atmosfera pracy naprawdę dobra, nowi zawodnicy też fajnie się wprowadzają. No poczekajmy z oceną tego wszystkiego. Myślę, że na tym nam zależało, żeby ta atmosfera pracy była dobra. Nie ma co ukrywać, na pewno się to na początku odbije trochę takim sportową jakością, ale wierzę w to, że będzie jeszcze więcej determinacji, jeszcze więcej takiego zaangażowania, bo to jest równie ważne.
Jeszcze chciałbym doprecyzować, już tak zamykając może temat tych, że tak powiem, odsuniętych od drużyny, czy to były pana decyzje, czy one były narzucone przez prezesa kogokolwiek, czy pan miał w ogóle świadomość, przychodząc tam w styczniu na pierwszy trening, że taka będzie a nie inna decyzja. I też czy, nawiązując do tego, czy transfery, które przychodzące teraz tak do klubu planowane, to też jest pana jakby wizja, czy dostaje pan listę z góry i musi jakby się podporządkować do tego? Nie wiem, tutaj za dużo chyba mitów jest i krążą jakieś wokół tego. No, nie nazywałbym się trenerem, skoro wszystko by się odbywało beze mnie. Tak jak powiedziałem, niektóre decyzje zostały podjęte dużo wcześniej, ale to są decyzje klubu, generalnie klubu, a klubem to również jest sztab szkoleniowy, nasza ocena i moja. I uczestniczę tutaj w każdym procesie, jaki jest i nic tutaj bez mojej wiedzy się nie odbywało. Na niektóre decyzje mogłem mieć większy, mniejszy wpływ, ale wszystko akceptowałem i wszystko tutaj, wszystko jak gdyby, co się dzieje, nie jest samodzielną decyzją ani trenera, ani też zarządu, tylko razem podejmujemy wspólne decyzje. Trzeba też rozumieć rolę trenera, że ja jestem odpowiedzialny za proces szkoleniowy. I to jest moja główna rola. Natomiast też uczestniczę i na mnie spoczywa podejmowanie takich trudnych, strategicznych decyzji, często personalnych. I one nigdy się nie odbywają jednoosobowo, tylko to jest złożoność wielu rzeczy, czynników i takie zostały podjęte decyzje generalnie przez klub. A nie chcę tutaj zaznaczać, czy to w większej mierze mnie, czy przez zarząd. Też nie ma znaczenia. Myślę, że decyzje zostały podjęte i są to decyzje klubu. I ja je respektuję. Jeszcze pytanie już tak o Żarko, jak wygląda, wiemy, to było zaskoczeniem, tak, dla wszystkich i czy jest przewidziany, planowany kiedy powrót do treningów i czy to jest rzeczywiście coś poważnego, czy to tylko na strachu się skończyło? No była to infekcja, która trochę zainfekowała również tutaj układ taki krwionośny i dopiero wychodzi z tej infekcji, dopiero będą badania wykonane poprzez z tego, nie chcę tutaj wchodzić w buty lekarzy, ale według mojej wiedzy, jak przestanie antybiotyk działa, ten wirus, uporamy się z tym, to wtedy można będzie powtórne badania zrobić i określić, co to było i jakie są rokowania dalej. Także jest w trakcie robienia takich specjalistycznych badań, także dalej takiego konkretu w postaci, jaka to będzie przerwa. Ja wierzę w to, że to będzie kilka dni, ale no nie jestem w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło i jakie to będzie miało skutki dalej. Wierzę, że to się skończy na tygodniu, dwóch absencji jego. Ja jeszcze chciałbym się zapytać o takie porównanie, które nasuwa się samo, czyli odszedł Harasnin, mamy drugiego Słowaka, Michalika. Wiemy, że Michalik nie przejął puszczania muzyki w szatni po Łukaszu, a na boisku co może przejąć po Łukaszu, czy może przejąć? No, powinien przejąć hasanie po skrzydłach i zdobywanie bramek, dawanie asyst. Na pewno Lukas zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko, a mimo to, że w ostatnim czasie też były narzekania na niego. Zobaczymy, na pewno Jarek czeka na swoją szansę i tą szansę dostanie w najbliższych dniach. I też widać było, że pracuje i jest coraz bardziej gotowy do tego, żeby wrócić do i prezentować potencjał, jakim się go określa. Także ja tutaj wierzę w to, że sobie poradzi. Myślę, że to jest zawodnik o określonych umiejętnościach. Natomiast poczekajmy z oceną. No nie ma co. Ja wierzę w to, że będzie dobrze, bo na pewno jest to młody zawodnik i jeśli chce odgrywać jakąś rolę w futbolu i dołączyć do swoich utytułowanych kolegów, którzy grają w najlepszych ligach, w kadrach i gdzieś tam ta końcówka trochę od nich się odłączył, także ma teraz dobry sposób na to, żeby wrócić i też to będzie z korzyścią dla Lechii, także zobaczymy, co przyniosą te najbliższe mecze, miesiące.
Kinerze, to jeszcze chciałem się zapytać o Konrado i Tobersa, bo pewnie jak sprowadzaliście tych zawodników, to w zamyśle było takie spokojne wprowadzanie do zespołu, do ligi. Tymczasem z tego, co słyszymy, kolejne choroby, kolejne absencje, wygląda na to, że od początku będą musieli, no nawet być może w podstawowym składzie wystąpić. Podołają temu, będą w stanie z marszu już od razu dać zespołowi wystarczającą jakość? Są to zawodnicy, którzy grali cały czas. Grali w swoich ligach i można powiedzieć, że w listopadzie jeszcze występowali w rozgrywkach, także tutaj nie ma przerwy. Tobersa widziałem na żywo w meczu, co prawda to były końcówki, Polska-Łotwa w Warszawie, rocznik 2000, ale mający w swoim dorobku już 2 czy 3 sezony w dorosłej piłce, z całym szacunkiem oczywiście dla Ligi Łotewskiej, ale jest to, zaliczył pełne sezony, ma około 6 występów w pierwszej reprezentacji, także to jest taka inwestycja w przyszłość i też pokazuje trend, w którym kierunku chcemy iść. No chcemy odkrywać nowych zawodników, odkrywać nowych Haraslinów i rozwijać ich. Konrado, zawodnik, no, który mimo takiej trochę bariery językowej, bo to jest jego pierwszy raz opuszcza kontynent, ale naprawdę widać po ich postawie, po mowie ciała, że to są zawodnicy, którzy chcą coś w życiu osiągnąć w piłce, dobrze nastawieni do pracy i naprawdę nie boję się w tej chwili o ich dyspozycję, o ich granie. Najbliższe mecze pokażą, w którym miejscu są, gdzie są, ale no myślę, że nie ma się co obawiać. Podobnie jak ta grupa, nie wiem, 10 młodych zawodników, bardzo młodych, którzy pojadą z nami do Wrocławia. Taka jest kolej rzeczy. Kiedyś tę szansę muszą dostać, na nią na razie pracują, może nie są oni już w perspektywie takiej gotowi na to, żeby grać, ale jeśli dostaną swoje szanse, na którą mocno pracują, to też fajnie przepracowali okres przygotowawczy i liczę, że przynajmniej jeden, dwóch z nich ją wykorzysta. To może jeszcze się zapytam, w obecnej sytuacji jesteście sobie w stanie założyć jakieś plany na tą rundę wiosenną, czy w tej chwili jeszcze za szybko, bo ten skład, tak jak pan mówił, może się zmienić. Ciężko pewnie na dziś ocenić, o co ten zespół może walczyć i jakie mogą być jego cele. No tak jest realia, natomiast no nie przesadzajmy, że jesteśmy tutaj w jakimś diagonalnym stanie. Ja myślę, że wszystko wraca do normy. Na pewno ważny jest tu czynnik ekonomiczny i ważne jest to, żeby w zespole była płynność, żeby w klubie była płynność finansowa i w zespole, żeby była rywalizacja. To są dwa takie podstawowe czynniki. Wszyscy to rozumiemy i ja również rozumiem tę sytuację. Nie jest ona komfortowa dla nikogo. I to jest taki moment, podjęliśmy ryzyko przebudowy tego zespołu i zdajemy sobie sprawę, że to się będzie wiązało na pewno. A z ryzykiem takiej utraty, takiej na pewno jakości sportowej, ale no wierzę w to, że tutaj dobrze popracowaliśmy i jeśli chodzi o ocenę tych naszych celów, to tak naprawdę trzeba poczekać na skrystalizowanie tego składu. Myślę, że ta strategia, już mówił o tym również prezes, że grania o kolejne zwycięstwo w kolejnym meczu się sprawdzała. I tak naprawdę no, chcielibyśmy się znaleźć w tej pierwszej ósemce i później myśleć, co dalej. Także no, na pewno nie ma tutaj mowy o jakimś odpuszczaniu. Gramy, sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, ale absolutnie tutaj nie widzę, nie szukam jakiegoś alibi w tym. No, podjęliśmy takie decyzje, ja myślę, że przychodząc tutaj wiele trudnych decyzji musiałem podjąć i w dłuższej perspektywie no musimy patrzeć na to w perspektywie nie najbliższych kolejek, ale najbliższych miesięcy, może sezonów. I wiem, że to wyjdzie nam na dobre, wierzę w to i tyle. Pracujemy, myślę, że na stawianiu na młodych zawodników jeszcze nikt nie stracił. Aczkolwiek też no, trzeba zachować tutaj odpowiednie proporcje i dlatego chciałbym, żeby nowi zawodnicy dołączyli, czyli jak najszybciej, żeby ta rywalizacja była już jak najwcześniej, jak największa. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak.
Jeszcze pytanie w nawiązaniu do tego wywiadu wczorajszego na oficjalnej stronie, gdzie prezes Mandziara zapewnił, wręcz obiecał, że nikt więcej z Lechii w tym okienku nie odejdzie. Czy to pana uspokoiło? I od razu takie pytanie nieco powiązane. Jak wygląda przyszłość Mladenowicza? No bo wiadomo, że to tylko pół roku kontraktu. Czy w ogóle są starania jakieś czynione, żeby przedłużyć tę umowę? Czy obawiacie się, że ktoś może go zaraz wam sprzątnąć? Oczywiście nawet ostatnio pojawiła się oferta i na pewno to są trudne tematy dla każdego klubu. Jest tutaj pełne zrozumienie póki co. Rozumiemy, że zawodnik chciałby podpisać kontrakt życia. Myślę, że Lechia nie jest w stanie mu dać takiego kontraktu, jaki on by chciał, ale być może skusi się na to i tutaj podpisze nową umowę, bo też nie jest wcale tak daleko. Bo na pewno rozwinął się przy nas jeszcze, wrócił do takiej swojej formy, wrócił do reprezentacji. Myślę, że wiele nam też zawdzięcza. My jemu też zawdzięczamy dużo i chcielibyśmy, żeby się rozwijał i tutaj dostał i nie uczestniczę w tym tak bezpośrednio, ale wiem, że rozmawia z prezesem, ale naturalne jest, że czeka po prostu na to, co się wydarzy i myślę, że mógłby spokojnie podpisać kontrakt w tej chwili w jakimś klubie rosyjskim, ale on już swoje przeżył i też tutaj wie, co chce w życiu osiągnąć i jak. Także tutaj nie ma żadnych jakichś takich niedomówień czy animozji. Oferta z Lechii, myślę, dla niego jest i w każdej chwili może ją podpisać, ale my również dobrze wiemy, że zawodnicy czekają, no i tak to wygląda. My to w tej chwili akceptujemy. Nie wiem, dokąd będzie, nie chcę tutaj wychodzić tutaj przed prezesa, bo on prowadzi tę politykę transferową i tutaj się tym zajmuje, ale myślę, że jakiś czas pewnie Filip dostanie do tego, żeby się zastanowił nad naszą ofertą. I tak to wygląda. Nie chcielibyśmy nikogo już tracić i to nie jest. Ja o tym wiem i tutaj nic mnie nie uspokaja i nic mnie tutaj nie zaskakuje. Wiemy, że są chętni na Patryka Lipskiego, ale myślę, że w tej sytuacji jest tutaj dla nas potrzebny i tak to wygląda. Nie przewidujemy żadnych odejść, ale no, nie wiem. Raczej nie przewidujemy, no co się wydarzy. Bardziej nastawiamy się na to, że tutaj zawodnicy przyjdą do klubu. Myślę, że dla kibiców też to będzie ciekawe, żeby zobaczyć kilku nowych zawodników, nowe twarze. I ja mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę tutaj nie czuję się w jakiś sposób, nie wiem, rozgoryczony. No nowe wyzwanie. Powierzono mi tę misję przebudowy tej drużyny i To jest kilka miesięcy. Czym jest te kilka miesięcy w historii, 70-kilkuletniej historii klubu? Także spokojnie, ja jako trener muszę też patrzeć trochę szerzej na to i tutaj zadbać o to, żeby ta budowa była na wielu frontach, między innymi dbając właśnie o zaplecze w postaci młodych zawodników, tych zawodników może jeszcze nie gotowych do grania w pierwszym zespole, ale chciałem się przyjrzeć zawodników, właśnie 11 było poniżej 2000 roku urodzonych, było na obozie, chciałem ich poznać, zobaczyć jaki jest potencjał, żebyśmy przypadkiem nie ściągali zawodników gorszych od tych, których mamy do dyspozycji. Także chciałem ich poznać, zobaczyć, jak to wygląda i myślę, że co najmniej dwóch, trzech z nich ma szansę nawet w najbliższej przyszłości gdzieś tutaj się pokazywać na boiskach ekstraklasy, ale nie jest łatwo naprawdę z gimnazją przeskoczyć na uniwersytet i z tego sobie zdajemy sprawę i tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, bo tak gdybym chciał się cofnąć teraz w czasie do września, kiedy pan podpisywał nową umowę z Lechią, czy wtedy już dostał pan jakby, już wtedy przedstawiono panu jakby plany na zimę, tak? Czyli będzie ta przebudowa i czy jeżeli tak nie było, to czy był pan tym zaskoczony teraz, jak to się wszystko odbywa i może jakby taka była od razu jakby chęć klubu, to czy pan by się zdecydował wtedy nie przedłużać tej umowy, jak to wyglądało? W piłce nożnej nie da się wszystkiego przewidzieć i nie wszystko jest takie oczywiste. Nie spodziewałem się, że tak będzie, bo umówiliśmy się na ocenę drużyny pod koniec rozgrywek i na pewno te ostatnie mecze też miały niebagatelne znaczenie dla nas, bo
przegrywać u siebie 3-0 z Beniaminkiem, to na pewno boli. Ja tego nie akceptuję jako trener i tutaj robię rachunek sumienia i wnikliwą analizę swojej pracy zespołu. I też czasami uznaliśmy na koniec, że czasami trzeba zrobić 2 kroki do tyłu, żeby zrobić później 4 do przodu. Także tak to wygląda i wtedy absolutnie nie było takich w planach i to zawodnicy cały czas kreują tę rzeczywistość i są cały czas oceniani, obserwowani i ich postawa w głównej mierze zależy od tego, jak ta struktura będzie wyglądała. Uznaliśmy, że potrzeba świeżej krwi, zawodników takich jeszcze bardziej zdeterminowanych, jeszcze bardziej głodnych sukcesu i takich, którzy tutaj będą chcieli coś osiągnąć, coś zrobić, bo niestety, ale nie możemy sobie pozwolić, jak tutaj było w ostatnich latach, że po prostu klub będzie traktowany jako bankomat, gdzie się wchodzi i tylko wypłaca pieniądze. Chociaż wiem, że może być to ironicznie zinterpretowane, że ostatnio były jakieś tam problemy z płynnością finansową. To już nie chcę się w to wnikać. Myślę, że na pewno ten ruch z Lukasem i tutaj to, co zapowiedział prezes, te podpisanie umów sponsorskich, to wszystko unormuje. Dlatego też te wszystkie transfery robimy na miarę naszą. My nie chcemy iść, ja tutaj namawiam właścicieli i zarząd, żeby nie iść w kierunku zadłużania i wyścigu, bo z Legią, z Lechem nie wygramy tego wyścigu takiego finansowego i musimy po prostu kroić ten garnitur tutaj na własną miarę i adekwatnie do tego, co posiadamy, bo nazwiska już tutaj były i niestety, ale mogło to spowodować tylko katastrofę finansową, a niekoniecznie zysk sportowy. Także trzeba odpowiednio to zbalansować, zbilansować i tak umiejętnie to budować. Ja czuję się tutaj, wiem, że to jest wielkie wyzwanie dla mnie i to nie jest łatwo to wszystko poukładać, zbudować, ale tutaj pracujemy nad tym każdego dnia i ja wierzę w to, że już te najbliższe miesiące będą naprawdę korzystne dla nas, bo mamy swój plan i zobaczymy, jak będzie z jego realizacją.